Zobaczcie, co się dzieje. A co mam czekać? No po prostu cudeńko, cudeńko, tada! Co się dzieje? Trzymaj, trzymaj mocno! Cześć Agnieszka, cześć Daniel! Cześć! Zupa. Zupa? No zupa, no. Smocza zupa. To smakuje jak lody. Ojeny, chrupie. Chrupie. Sweterek paznokciowy, tak go nazwę. Też bardzo fajnie pasuje do różowych spodni. Dziewczynki, rozpieszczacie mnie tymi kawusiami. Jest mi tak miło. Dziękuję wam bardzo. I trwa dekorowanie. Ale nie ma! Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jest godzina 13:20. Dopiero skończyłam pakować wasze zamówienia, potem wzięłam prysznic, pomalowałam się trochę i wyruszamy, wiecie gdzie? Wyruszamy na paznokcie! Tak, zobaczcie, to jest jakaś tragedia, co tu się dzieje, ale jestem pełna podziwu, jak długie moje naturalne, moje własne paznokcie urosły. To jest po prostu coś niesamowitego, tak mocne mam paznokcie. No i myślę, jak je zrobić nowe, ale chyba się skuszą na Frencha. I chyba kształt paznokcia migdałek i French, i chyba będzie to morela jaśniejsza i ciemniejsza. Zobaczę jeszcze, ale takie coś chodzi mi po głowie. Mam też kilka rzeczy wam do pokazania, które nam z Amazona wczoraj wieczorem przyszły, ale to po powrocie, bo musimy lecieć, bo na 17 jesteśmy umówieni z naszymi znajomymi, przychodzą nas odwiedzić, także mamy teraz troszeczkę mało czasu, także lecimy. Pokażę wam jeszcze mój outfit of the day. Jeansy, kamizelka, pamiętacie ją z mojego butiku. Patrz, bo założyłam taki zwykły top z takim 3/4 rękawem. I wiecie co? Idę bez kurtki. Nie jest tak zimno. Słońce w miarę świeci. No trochę wieje. Ale my idziemy do samochodu i my, wiecie co, parkujemy w centrum, na parkingu i wchodzimy od razu do centrum. I nie chcę, żeby mi potem było za gorąco, kurtka będzie mi przeszkadzać. Także idę tak, jak jestem. Jak to było? Płakałeś i oglądałeś paluszek, no? No zrób tak samo. No głośno płakałeś na cały dom. Maksiu, nie płacz, Maksiu, nie płacz. Ale ty głośno płakałeś. Pokaż ten paluszek, pokaż, co się stało, pokaż. Zobaczymy. No pokaż. Cały paluch między drzwi. Maksiu sobie, Maksiu miał iść do toalety i chciał zamknąć drzwi. Ma długi kciuk, zobacz. No ja wiem. I włożył palca z jednej strony drzwi i drugą ręką. Sam sobie zamykał drzwi i nagle taki krzyk. Taki biedny jesteś, nie? Tak sobie zamykał drugą ręką. Sam sobie palca przy skrzyni. Ale już dobrze, nie? Powiedz, tyle łez poleciało. Tyle łez poleciało, ale już lepiej, nie? Jeszcze się musimy trochę potulić. No, już bo ja go troszeczkę chciałam zabawić i tutaj taka gra, taka zabawa, mycie auta jest i myjemy auto na myjni, nie? No? Tak. Dobra. Zobaczcie, co się dzieje. Ja dziękuję, jaki wiatr. A nie jest zimno, mi przynajmniej. O Boże. Moje świeżo wyprostowane włosy. Wiecie, że dzisiaj pierwszy raz wzięłam sobie okulary słoneczne. Ile razy jeździłam autem,
to słońce mi raziło i zawsze mówiłam do siebie: o jeny, muszę w końcu okulary słoneczne wziąć. I tada, mam w torebce. No ale już. Ty go wsadzasz? Wsadzasz go? You told me what that I saw died in the end. You said you loved me while that even ran. And now. Ale razi. Przesyłki wasze wysłane. Z całego serca wam dziękuję za wszystkie zamówienia. Teraz kierunek Metro Center. A ja idę przystanie. Biegać? Nie, tam jest dla dorosłych. Tam nie mogę. To zaraz na to przyjdzie. Odprowadzicie mamy. Zobaczmy, jak tam długo. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from my mind. I wish I could remove you from my mind. And now you say, oh, I can't succeed. You're here to stay. I've tried always. I didn't mean to feel the way we run around anywhere. Moje paznokcie już są gotowe, ale największym hitem był Maksiu. Wszędzie siadał ze mną i się go spytały: panie, czy on też chce mieć kolorowe paznokcie? I on się tak na mnie patrzy i na początku nie, nie, tam się wstydził. Ja mówię: raz, nie zawsze, możesz. I dał rączki, wybrał kolor zielony i mu pomalowały. A co tam, niech ma przyjemność, będzie teraz zawsze chciał ze mną przychodzić na paznokcie. No ale dobra, pokażę wam moje, no po prostu cudeńko, cudeńko, tada! Zobaczcie. Wiecie co? Na początku, bo zdjęcie pokazałam, jakie chcę mieć zrobione i na początku zrobiły mi matowe, bo na zdjęciu takie właśnie były matowe, ale jednak zmieniłam zdanie i zmieniłyśmy na błyszczące, na świecące i po prostu jestem mega zadowolona. Mega to wyszło, już wam pokazuję moją drugą dłoń. O, tak się prezentują. No wszystkie moje ukochane kolory, naprawdę, ale mega. Ja cię. Dobra, teraz idziemy gdzieś sobie pochodzić. Maksiu, pokaż paznokcie twoje, pokaż paznokcie. Takie zielone paznokcie masz, takie zielone. Jak żaba. Jak żabka, tak? Jak on uważa na te paznokcie teraz. One już, myślę, że są suche, bo mu pani taki kot na wierzch, taki szybko schnący położyła i jeszcze sprayem wysychającym mu popsikała. O, no tak, są suche. Są suche? Jeszcze tak troszeczkę uważaj. No tak trochę uważaj, żebyś nie zniszczył tak od razu. Niech się cieszy. Jutro Monika będzie u ciebie, to pokażesz Monice, nie? Tak. Bip, bip. Bip, bip. Wiecie co, rozmawiałam sobie tam z paniami. Takie, takie naprawdę luzackie dziewczyny tam były dzisiaj. Naprawdę taka, taka luźna, przyjemna atmosfera. I mówiła mi... Słucham? Co chcesz? Nie, nie bierzemy autka dzisiaj. Mówiła mi, że mają bardzo dużo chłopaków. Normalnie chłopacy przychodzą robić paznokcie. Mówi, że to już takie zupełnie normalne się zrobiło. I to nie tylko skórki, ale powiedziała normalnie takie ostre kolory, ostre lakiery sobie, wiecie, proszę, żeby im malowały takimi, że z daleka widać. Mówi, że się bardzo pozmieniało teraz, że już jak chłopak przychodzi do salonu, to jest już zupełnie normalne. No.
Także Maksiu, Maksiu niczym nowym tam nie był. Zawsze mi się bardzo te restauracje tutaj w Metro Center podobają. O, tu szczególnie. O, jane, moje klimaty. Tu ścianki wspinaczkowe. A my idziemy teraz na lody, nie Maksiu? Idziemy na lody? To schodami w dół musimy iść. Chodź, tu Max. A tam jest kino. Max, Odeon Max. O, tam idziemy na lody. Lody. Też są slaki? Tak. Blue? Blue? Nie. Czy blue? Nie. Trzymaj mocno. Daj, pokaż. Thank you very much. No, cieknie, to chodź na ławkę. Chodź tutaj na ławkę, siądziemy. Powoli idź. Nie wysypać. Daj, ja potrzymam ci. Usiądź. Fajne paznokcie. Ale ty masz paznokcie, to daj tą serwetkę. Ja wezmę, a ty weź lodę. To już cały niebieski jest. No. No pokaż, jak liżesz lodę. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade. Zajechaliśmy jeszcze na chwilę do Lidla, bo wiecie co, mamy sery w domu i chcę jeszcze szynkę jakąś kupić, taką serrano, prosciutto i chcę jeszcze bagietkę kupić, żebyśmy sobie tak wiecie, siedzieli ze znajomymi, podjadali. Siedziałam z tyłu w samochodzie z Maksem, bo on loda cały czas jeszcze jadł. Dobra, idziemy do Lidla. Dobra, jesteśmy już w domu. Czekajcie. Jakoś tak za mgłą, nie wiem. Jesteśmy już w domu, teraz już mamy naprawdę mało czasu. Jest w ogóle, gości mieliśmy mieć o 5, ale Agnieszka, Agnieszka z Danielem, z Dominikiem będą u nas, nie wiem czy Jagoda też będzie. I dzwoniła Agnieszka, że o 5 z domu wyjadą. Jest 10 po, więc szybko, 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 bo zaraz będą. Mam tu, Maksiu, poczekaj chwileczkę, mam gazetkę Lidla. Z tyłu, zobaczcie sobie. Aha, to jest ten weekend, czyli to nic wam nie da, jak wam pokazuję, 4-6 luty. Dobra, lecimy. 21 coś zapłaciłam i mam tak, roszpunkę chciałam powiedzieć. Czarne winogrona, były po funcie tylko. Ojej, ale wiecie co, z nich cieknie, one są tak soczyste. Jeszcze jedne czarne winogrona. Tu aż soczek jest na wierzchu, z tych drugich pociekło. I mam jeszcze czerwone winogrona, bo nie byłam pewna, czy tamte będą takie smaczne i wzięłam jeszcze czerwone, te były po 1,5 funta. Wzięłam też kiść bananów, tylko zielone były, ale kładę koło jabłek i szybko dojrzewają, mój portfel. I kabanosy wieprzowe, jeszcze jedne kabanosy wieprzowe, serrano. Serrano, ogórki konserwowe, takie fajne, mniejsze takie się trafiły, czarne oliwki. I wiecie co? Nie chciałam kupować wina, bo mamy tu Maksiu, bo to strasznie słychać potem na filmie. Maksio, nie chciałam kupować wina, bo jakieś tu... Maksio, nie możesz w tej chwili, poczekaj. Mamy jakieś w domu, ale wiecie co? Jakieś takie były i mi się skojarzyło, czy nie do sera lepsze białe, bo wiem, że... No Maksio, my się nie dogadamy dzisiaj, no. Cichutko, przez chwilę nie rób tego. Wiem, że Wojtek ma tutaj czerwone wino, ale jakoś tak mi się wydaje, nie wiem, że do tych przekąsek, do tego sera białe byłoby lepsze i wzięłam dwie butelki. Zresztą to wiecie,
z gośćmi zobaczymy, na jakie wino będziemy mieli ochotę. Dobra, szybko przygotowujemy, wiecie, poczęstunek. Mama! Słucham? Kto zabrał to? Ja nie zabrałam, a tata wziął ci chyba listki, bo nie chciałeś, tak? No to. Daję jej tak do śmiechu. Jeny, pokaż do kamery ten czarny ser, bo normalnie. Jeny, zobaczcie. Ale aż taki czarny. No nie wiem, te czerwone też myć, czy na razie tylko czarne? Nie, no czerwone też. To umyj. Jesz ładnie, Maksiu? Ojej, pokaż jaki ser. Ale czy to było w, będzie w food hallu, ale taki wielki. No ale i tak ten czarny nie przebije żadnego. Nie, żaden nie przebije tego czarnego. Chcesz, Maksiu, winogronek? O Boże! Co? O jeny! Nawet sobie nie wyobrażacie tego zapachu, jaki teraz tu się unosi. O fu! Oj, kochanie, no. Co? Nic, że to. Dziwny zapach będzie w domu się unosił, jak Agnieszka z Danielem przyjdą. Się ale daję ten ser. Mm. Oj, bym przewaliła. To chyba tego się nie je, nie? Ale to już z tym muszę położyć. Za małą deskę sobie wziąłeś. Aha, Maksiu chciał winogronek. Teraz możesz mnie nagrywać. Zaraz się odwrócę, Danielu. Agnieszka, co ty byś chciała do picia? Daniel? Pedał alkoholowego na wszelki wypadek. Co ty robisz? Nie, jestem nie. Teraz mogę cię nagrywać. Cześć Agnieszka, cześć Daniel. Cześć. Nie mamy bezalkoholowych w domu, to nie ten dom. Ja nagrywam, kochani. Mamy 4%. Ja mam w lodówce też takie bezalkoholowe 4%. A co tam dzieci robią? Ja chcę to odczepię. Max chyba poplątał. Zaraz odczepimy. I jak? Bawicie się, chłopaki? Fajnie? Tak, ale myślę, że są te dinozaury. A Max ma całe pudło z dinozaurami. A co? Maksiu wie, w którym pudle, nie? Tutaj całe pudełko z dinozaurami. Umiesz? Daj, ja pomogę. O, Dominik sobie poradził. I możecie się bawić. On jest prawdziwy? O, wrócał. Czekaj. Patrz. Nie u ciebie wrócił. Ja też mam jedno sny. A nie, tutaj jest. Patrz. Czekaj, to jest robot. Właśnie się zachwycamy, ale w kamerze nie wygląda to tak ładnie. Kolor jest niesamowity, taki ostra, taka malinowa czerwień. A co to jest w ogóle? Zupa. Zupa? No zupa, no. Smocza zupa. Co to za śmiechy? Co to za śmiechy? Cześć, cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie kolejnego dnia. Właśnie zrobiłam sobie kawusię od kochanej Florencji. Dziękuję Ci bardzo. I tak, wczoraj posiedzieliśmy sobie z Agnieszką, z Danielem do godziny
Jeny. Po 9, w 9:30 jakoś tak? Ale wiecie co, teraz to jest rewelacyjnie. Czekajcie, wezmę łyka kawy. Tychotka. W ogóle mam kubek pod kolor dzisiaj, paznokci. No, nie dokładnie ten sam kolor, ale odcień powiem. Podobny, kubek, bluza i paznokcie. I tak, teraz to jest rewelacyjnie, jak Max ma pokój obok. Dzieci tam się bawiły, oglądały sobie bajkę. No oczywiście, przychodziły też tutaj do nas i też bawili się tutaj trochę. Ale dużo było takich momentów, że mogliśmy sobie, wiecie, na spokojnie siedzieć, porozmawiać, a dzieci tam były zajęte. Także no rewelacyjnie, tak się cieszę, że Max ma tutaj pokój. Paznokciami cały czas się zachwycam. Ojejka, to jestem cała ja. I wiecie co? Na razie założyłam sobie opaskę. I tak. Troszeczkę nałożyłam sobie dzisiaj na twarz kremu BB. I tam mam zieloną siatkę. Zaraz ją wezmę, bo mam tam takie małe DN-ko Wam do pokazania. I tam właśnie mam puste opakowanie. Czekajcie. Nie za dużo tych rzeczy tutaj, ale wiecie, chcę już się tego pozbyć. I tak. To jest mój ulubiony krem BB olej. Ja mam w kolorze medium i on jest z filtrem 15. Mam kartonik, bo otworzyłam nowe opakowanie. Tutaj jest puste w środku, tak to wygląda. Z taką pompką. No uwielbiam. I wiecie co? Dawno tego nie używałam. I ja nie wiem, jak ja mogłam o tym zapomnieć. To jest takie... takie uczucie nawilżenia na twarzy. Jak nakładamy podkład, to to jednak... takie suche, takie wrażenie mam takiej suchej skóry. A jak nałożę krem BB, to ta skóra się wydaje taka wilgotna. I normalnie, wiecie, na to bronzer, trochę cienia nałożyłam. No podoba mi się taki codzienny, taki lekki look. Nie kryję aż tak mocno, ale mi to wystarcza. Mamy dzisiaj sobotę, więc to ma być na luzie. No dobra, to już wyrzucam. Mam tutaj też opakowanie po srebrnym, boże, fioletowym szamponie. Srebrne opakowanie. Bardzo lubię tę firmę, ale ja już bardzo długo używam tego szamponu i chyba mi się chce już zmiany. No teraz przed wyjazdem na wakacje już nie będę kupowała szamponu fioletowego, ale na pewno jak wrócę, to będę chciała kupić. I blondynki kochane, piszcie mi, jakiego szamponu używacie, jakiej firmy, bo chciałabym coś nowego wypróbować. Mam tutaj też opakowanie po olejku Ozi. Wiecie co? On był ciężki. On był trochę ciężki na włosy. Jego bardzo mało musiałam stosować. I on... myślałam, że się nigdy nie skończy. No to jest dobre. Ale miałam wrażenie, że trochę mi obciążał te włosy. Tak jak w miarę lubię ich szampon i odżywkę, to olejek mi trochę obciążał. Także no nie wiem. Skończył mi się tonik Lancome. Bardzo żałuję. Bardzo fajny był. Zawsze po oczyszczeniu skóry twarzy nakładałam trochę na dłonie, wklepywałam. Będę tęsknić. Mam też opakowanie po serum hialuronowym, Bioniva, bardzo lubię. Skończyłam maskę bananową. Ja ją kupowałam w Fondlandzie za 1 funta. I o dziwo nie była taka najgorsza, powiem Wam. No naprawdę. Od czasu do czasu myślę, że będę ją kupować. Skończył mi się też szampon Garnier Ultimate Blends. I też jestem z niego zadowolona, wiecie? To Wojtek mi kupił na Amazonie, tam były 4 butelki czy 5 w opakowaniu. I mam, chyba ostatnio mam teraz pod prysznicem, używam, ale jestem zadowolona z tego szamponu. I siatka pusta, mogę usunąć wszystko. I tak, mam na szyi plasterki. Wiecie co, ja mam tutaj takie skórki odstające, one mnie strasznie drażnią. I kiedyś dostałam w prezencie od Wojtka takie, no takie właśnie plasterki. I tam czytałam, że je się nakleja i jak odpadnie, to nowy naklejamy. No ale teraz nie wiem, co mam zrobić, bo wiecie, chcę zdjęcia robić i nie za bardzo z takimi plasterkami pozować na zdjęciu, nie? Także chyba je zdejmę, a najwyżej na noc sobie znów przykleję. Zobaczę, ale powiem Wam, że tej firmy Crazy Life na Amazonie były zakupione. Bardzo mocno się trzymają. Wiem, że kiedyś jakieś inne mieliśmy, one cały czas się odklejały i w końcu je wywaliłam, a te się niesamowicie trzymają. Nakleiłam je zeszłej nocy. No i rewelacja. W ogóle to ja poszłam spać chyba o
drugiej w nocy. No bo wiecie, ogarnęłam tu jeszcze po gościach, z naczyniami tutaj walczyłam, do zmywarki załadowałam i składałam Wam film. Składałam Wam food haul, który Wy widzieliście już w niedzielę. U mnie to dopiero będzie, ale u Was już było w niedzielę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i bardzo fajnie wyszedł ten food haul, podoba mi się. W takim stylu może będę nagrywać, że będę rozpakowywać te zakupy. No ale jak jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Także potem odkleję sobie te plasterki i mam Wam kilka rzeczy też do pokazania, które zakupiliśmy na Amazonie. W ogóle tak, byłam wczoraj na tych paznokciach. Czekajcie jeszcze. I zobaczcie, dostałam taki zestaw w woreczku. Mój własny pilnik, mój własny bufer to się chyba nazywa. I moją własną końcówkę. Do tej, wiecie, szlifierki ich. Także bardzo jestem zadowolona. Będę teraz ponownie, jeżeli tam będę szła z tym woreczkiem. Bardzo higieniczne, super. I tak, wiemy, żebym kawki nie wylała. Wojtek kupił sobie dwie pary jeansów na Amazonie. I wiecie co, jednymi jestem naprawdę zachwycona. Jedne były za 30 funtów, a dwie pary za 49,90. Kupił dwie pary, to jest firma Duke and Cover. I te mi tak przypominają spodnie Levisa. No tak mi przypominają. O, jaki mały szczegół tutaj drobny z tyłu na szlufce. I wiecie co? One na zdjęciu wyglądały trochę jaśniejsze. I Wojtek je zamówił. I trochę się zdziwił, jak przyszły takie ciemne. Ale szczerze, podoba nam się ten kolor. I zostawia Wojtek jedne i drugie. Są idealnie rozmiarem na niego. Zobaczcie. Tak wyglądają. No ja tu widzę Levisy. Oni w takich kolorach robią i no super. No bardzo mi się te spodnie spodobały. Bardzo. To są jedne. Zaraz to sobie pochowam. Tu są drugie. W takim ciemno-szarym kolorze. Dostałam też od Wojtka w prezencie Rafaelu. Będzie do kawusi. To jest duże opakowanie. 230 gram. I wiecie co? Kupiłam Maksiowi do przedszkola nowy lunchbox. On po prostu tyle jedzenia zabiera, że ja mu jedno pudełko biorę, drugie mniejsze i jeszcze w woreczki kanapki pakuję, bo to się nie mieści. Teraz zakupiłam takie większe, mam nadzieję, że będzie lepsze. Całe jest obklejone naklejkami. Tatuś pozwolił synkowi naklejki ponaklejać na nowe pudełko. Tak się Max cieszył, ale ja je chyba zdejmę. Tu z góry to w ogóle się cały czas odklejają. Te na dole tylko się trzymają. No i tak, w tej przygródce jest buteleczka z wodą. Można to się osobno wkładać i mamy dodatkową, wiecie, przegródkę. Tu będzie Maksi sobie wodę, czy tam soczek, czy co nosił. Tutaj są jeszcze dwie mniejsze na jakieś owoce, warzywa. I tu jest jedna główna przegródka. Także mega. 6,50 jakoś tak kosztował ten pojemnik. Także myślę, że nam się super sprawdzi. Był jeszcze kolor różowy dla dziewczynek. I tak. Bardzo brakowało mi czarnych butów, normalnie takich sportowych. Ile ja już szukałam, jakoś żadne mi w oko nie wpadały. I dojrzałam na Amazonie takie właśnie, które mi się bardzo spodobały. Są to buty Puma i ja blondynka. Zaraz Wam opowiem. Tak one wyglądają. Tadam! No mega mi się spodobały. No czarne, ale nie zupełnie czarne, podwyższona podeszwa, że wiecie, dodam sobie ze 3 cm. No mega są. Tutaj góra jest ze skórki zrobiona. No bardzo mi się spodobały, bardzo mięciutka wkładka w środku. No i tak, czytam a propos rozmiarów, bo ja to zawsze sprawdzam na Amazonie. I ktoś tam, że małe były, że trzeba większe kupować. Ktoś tam też takie coś napisał. Wiecie, na ileś opinii? Chyba 3 takie znalazłam. No i sprawdziłam dokładnie opis sprzedawcy. I tam była tabelka, żeby zmierzyć stopę, zmierzyłam. I dokładnie taki rozmiar zamówiłam.
I są za duże. Zamówiłam 7,5. Wojtek się ze mnie śmieje. No ja noszę 6, że to aż za duże. No i nie wiem, no naprawdę mierzyłam dokładnie i tak jak sprzedawca kazał. No i są za duże oczywiście, no. W ogóle jak założyłam, to jak w takich kajakach wyglądałam. Ale już dokonałam zwrotu, muszę je odesłać. I zamówiłam kolejne w moim rozmiarze, w 6. I zobaczymy. Mam nadzieję, że 6 będzie dobra, bo no mega mi się podobają. Zobaczcie te detale. Jejka, no zakochałam się w tych butach. Także będę czekać. I tak. Mam tutaj jeszcze zamówienie z H&M, które już w ostatnim vlogu mieliśmy sobie razem je otworzyć i przymierzyć. Ale jakoś, nie wiem, no nie doszło do tego. Więc czekajcie, ogarnę ten tutaj bałagan, co teraz narobiłam i zaraz sobie rozpakujemy i przymierzymy rzeczy. Też czekam na Monikę. Jejka, ile ja już do Was mówię. Monika już do nas jedzie. Max położył się na małe leżakowanie. Nie kazałam mu spać. Powiedziałam, że Monika zaraz będzie. Mam nadzieję, że dotrze cało Monika, bo naprawdę tak wieje i jest taki okropny dzień dzisiaj. Także dobra, ja ogarniam i zaraz do Was wracam. Ok, wszystko ogarnięte. No to otwieramy paczuszkę. Kilka rzeczy z nowości, kilka rzeczy z przecen. No nie mogę. O, jest. Dokument. Zobaczcie, jak kolorowo. No, czy to nie pasuje do mnie dzisiaj? I do moich paznokci? Wiecie, to są tutaj sukienki, a my jedziemy na wakacje i specjalnie je zamówiłam. I przecenione są, chyba po 8 funtów. I taka byłam ciekawa. I to jest właśnie chyba jedna z nich, a to będzie druga z nich. To są te same? Chyba te same, tylko zobaczcie, w dwóch różnych kolorach. No dobra, tą jaśniejszą najpierw. Odpakuję i tak, linki do wszystkich rzeczy, oczywiście jeżeli znajdę, ale zazwyczaj znajduję wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. I jak już sobie wszystko rozpakujemy, to Wam to przymierzę. Ojejka. Mam tutaj już moje zamówienie. Sukienka w rozmiarze M zamówiłam, 8 funtów kosztowała. Uwielbiam takie kolory. Ojejka! Ona jest duża! Ona jest duża! Ale jest taka zwiewna, fajna, no idealna na wakacje. Kurczę no! Ona będzie za duża, ja się już boję, a już mi nie zdąży dojść nowa. No ale dobra. Zaraz przymierzymy. Otworzę tą drugą. Ona też 8 funtów kosztowała. Też ją wzięłam w rozmiarze M. Pa-ra. O Boże, te kolory też są cudowne. Zobaczcie, tamta na dzień, ta na wieczór. Ja dziękuję, jakie ładne. Ale mega. Widzicie co, ona mi sięga tak, o, do kolan. No fajna jest. Już jestem ciekawa, jak będę w nich wyglądać. Tutaj mam różowe spodnie. One kosztowały 8 funtów. Zamówiłam w rozmiarze M. Też były przecenione. Kawałek worka urwałam. To jest taka róża z taką lilią pomieszana. No wiecie co? Materiał nie jest aż taki miękki, ale myślę, że on zmięknie po praniu. Tutaj mają taki kant, taki naszyty. Wiecie co, chyba fajne te spodnie. A nie, za długie. No i kieszenie mają dwie, to jest najfajniejsze. Dobra, zaraz je sobie przymierzymy. Mam tutaj coś jeszcze w podobnym kolorze. O Boże, no same kolory, no zobaczcie. Ciąg dalszy w kartonie też kolorów. Wow! Róż. O, mogę powiedzieć, że w tym zamówieniu poszłam w róż. To jest kamizelka i ona kosztowała też 8 funtów. Pomyślałam sobie, fajna taka na lato, na wiosnę. Gdzie ją to otworzyć? I mam ją w rozmiarze M.
taka cienka, nie za długa. O, Monia idzie. Czekajcie. Tu ma dwie kieszenie, ale to są takie klapki tylko, bez zapinania. I cała zapinana na zatrzaski. Fajna. Dobra, czekajcie, idę Monice otworzyć. Ona ma klucz, myślałam, że sama otworzy. Monika przyszła i przyniosła kawę z Kosty. Piła po drodze, więc spróbuję. Jaka to jest? Słony karmel? Nie, nie, moja babci. Słony karmel, chyba. Moja babci przyszła. To smakuje jak lody. Mm. O jeny, chrupie. Chrupie. Mm. Ale to chyba karmel chrupie, nie? Bo słodkie. Mm-hmm. O jeny. O Boże, to jest pyszne. To i tutaj są jeszcze kawałki na dole. Mm. Ale pycha. No dobra. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Mam tutaj kardigan, zobaczcie na te kolory. Cichutko, albo idźcie tam na... Właśnie mi zabrałaś. A, bo myślałam, że jeszcze sobie popiję. To już... Czekajcie. To już było z nowości. Rozmiar M2499. Ale piękny kolor, naprawdę. Mięciusi, o jaki mięciusi! I zobaczcie, tak wygląda. Nie wiem, czy może mógłby być trochę dłuższy, ale zobacz, jak przymierzę. Bo to fajnie do jeansów może wyglądać. O, i rękaw ciupka chyba dłuższy będzie. O, jakie to jest fajne. Kolejna rzecz. Kolejny kardigan. O, ja cię. Rozmiar M2499. To jest podobny styl. Ten jest trochę cięższy. Trochę grubszy, długość myślę ma taką, nie, odrobinę dłuższy jest, ale wiecie co, Boże, te kolory, o jezu, jak mój paznokieć, on ma takie, wiecie, takie fale i tu od razu mi się też skojarzyło, o jeny, jakie to jest fajne, no czyż to nie są moje paznokcie? No zobaczcie, no moje paznokcie normalnie na sweterku, ale mega. Mam tu jeszcze jeden sweterek kardigan. Nie, to nie jest kardigan, to jest normalny sweterek. 19,99 rozmiar M i mi się tak spodobało to połączenie. Zobaczcie, to jest taka pomarańcza z różem, ale no mega to wygląda. O taki, ale świetny jest. Ja dziękuję. To chyba bardzo udane zamówienie będzie. No ale się okaże, jak przymierzę. Zaraz to zrobimy. I ostatnia rzecz, karton pusty. To będą spodnie. Zamówiłam różowe dżinsy. Rozmiar 14 wzięłam. Trochę większe, bo te z H&M zawsze są za małe. 12,99 kosztowały. Ale teraz nie pamiętam, czy to była nowość, czy to była przecena. Kurczę, tu mi się nie wyświetla w zamówieniu. Takie normalne dżinsy, ani za grube, ani za cienkie. Ojej. Chciałam powiedzieć, ale duże, ale wiecie, o, zawsze spodnie tak wyglądają, a potem jednak pasują. High waist, czyli fajnie wysoki stan. Zobaczcie, szeroka nogawka i myślę, że bardzo fajnie takie właśnie spodnie mogą z tymi wszystkimi sweterkami wyglądać. No. Dobra. Ja idę jeszcze łyka kawy od Moniki wziąć i zaraz pójdę do lustra Wam przymierzyć. Tak mi się podobało, jak ostatnio nagrywałam Wam mierzymy. Właśnie jak w lustrze pokazywałam. No, uwielbiam taki styl nagrywania. Wy mi piszcie, co wolicie bardziej. Czy takie w lustrze, czy jak tu przed kamerą Wam przymierzam. Dobra, mierzymy. No dobra, przymierzyłam ten sweterek. No, sweterek odjazdowy. Spodnie, wiecie co? No ja nie wiem, to jest 14, a one są takie akurat. Więc... jeżeli lubicie takie dopasowane, to bierzcie rozmiar większy, ale jeżeli chcecie luźniejsze, to bierzcie dwa rozmiary większe. Są oczywiście trochę za długie do podwinięcia, ale generalnie to spodnie są mega, Wam powiem. I tak mi się to połączenie z tym sweterkiem podoba. No jest cudowne po prostu. Można go sobie też wyjąć. Długość ma bardzo fajną i podobają mi się te ściągacze przy rękawach i tutaj taka pufka z tej reszty rękawa zostaje. Tak się ładnie układa, tak, jak taka fala. No mega, ojenki, zobaczcie z moimi paznokciami, jak fajnie. No, dobra, mierzymy kolejny sweterek, też do tych spodni przymierzę.
Sweterek paznokciowy, tak go nazwę. Też bardzo fajnie pasuje do różowych spodni. I jego bym tutaj, wiecie co, nie wkładała. On taki wypuszczony, jak tak sobie właśnie faluje, bardzo fajnie wygląda. Rękawy dłuższe. Taki weekendowy, bardzo bym powiedziała. Jestem ciekawa, czy Wam się spodoba. No mega jest. Fajne te sweterki mają. Kolejny bardzo fajny. No ekstra, naprawdę. I on jest chyba najmilszy z tych wszystkich, ale też wydaje mi się, że jest cieńszy od tych pozostałych, ale jest naprawdę super i jego też tutaj, wiecie, zostawiłabym wypuszczonego. I zobaczcie, tutaj nawet nie potrzeba żadnej bluzki, żadnego topu pod spód. Dekolt ma tak fajny, że tutaj nic nam nie widać, ale wiecie co? Mam ochotę jeszcze go przymierzyć z tymi jasnymi spodniami. Jejka, na dole jest u nas tak głośno, Monika z Maxem się bawią i po prostu Max aż piszczy z radości, aż krzyczy. No mega, taki tęczowy, taki fajny, ale dobra, założę teraz te drugie, te cienkie spodnie do niego. Powiem Wam, że spodnie mają rozmiar idealny. Trochę mnie denerwuje, że te kieszenie tutaj prześwitują, ale bardzo wygodnie się w nich czuję. Oczywiście za długie, normalka. Nie wiem, czy do swetra to pasuje, czy nie lepiej do jakiegoś letniego topu. Chociaż... A nie, coś mi tutaj ze swetrem nie pasuje. No ale generalnie, no nie wiem. Rozmiar dobry, taki jaki noszę, taki zamówiłam i myślę, że jest okej. Okay. No, tylko nie wiem, czy one się nie będą gniotły. Dobra, teraz nałożę na to jeszcze kamizelkę. Kamizelka super. I wiecie co, nawet na cieńsze i na grubsze swetry będzie pasować, bo ma tutaj bardzo duże wycięcie. O Boże, tam widać kable. Nie przejmujcie się, bo tam leży jeszcze lampka, którą musimy u Maxa zamontować. W każdym razie ma tutaj bardzo duże otwory, że nawet na gruby sweter wejdzie. Ja ją zostawiłam odpiętą. I tutaj z boku kieszeni nie ma, tutaj są tylko te kieszenie, ale no ma cudowny kolor, taki typowo wiosenno-letni i zobaczcie, fajnie z tym sweterkiem wygląda. No, kamizelkę też Wam bardzo polecam. Sukienka jest fajna, wiecie co, ona ma być taka szeroka, bo tutaj ona ma taką wstawkę, taki paseczek, ale to się nie rozciąga i to jest węższe. I ona ma po prostu być taka luźna, wygodna i to chyba fajnie wygląda, zobaczcie. Rękaw taki 3/4. No myślę, że fajne właśnie na wakacje, bo wiecie, mało miejsca w bagażu zajmuje. No super. Ale też zobaczcie, fajnie z rajstopami, z butami jakimiś mocnymi, ale i z trampkami będzie wyglądać. No myślę, że na każdą okazję. Nawet na elegancko. Dekolt jest taki okrągły. Nigdy? Albo nie pamiętam, czy miałam takie sukienki. Ale zobaczcie, to ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Ojeny, teraz mi się skojarzyło, że ja zdjęcia robię też Wam na Instagram tych rzeczy i tych plasterków nie zdjęłam. No dobra, widać, tak miało być, że miałam je zatrzymać. Dobra, przymierzymy teraz już ostatnią rzecz, tą drugą pastelową. Ojeny, sukienkę już ona tutaj z boku jest. Jestem w szoku. Czy Wy wiecie, że te sukienki nie są takie same? Mają taki sam styl, bym powiedziała. Zobaczcie, tu jest dekolt V. Też pięknie wygląda. Tu ona jest szersza i też tutaj ma taką tą tasiemkę zwężającą. I rękaw ma inny. Tamta miała inny taki ściągacz, czy też taką tasiemkę bardziej, a tu jest taki mankiet. No wiecie co, ja nie wiem, która sukienka jest lepsza i teraz będę miała problem. Ja, ale nie wiem, czy mi ta druga się bardziej nie podoba. Jestem ciekawa, co mi napiszecie w komentarzach. No nie wiem, będę musiała chyba jeszcze Wojtkowi się pokazać i może wtedy zdecyduję się na którąś, bo naprawdę takie fajne na wakacje te sukienki. Dobra, to już były wszystkie rzeczy, ja idę dopić moją kawkę do końca, widzimy się za chwilę. Ale zabawy, co Maksiu? Jaki skupiony, nawet nie odpowie. Zjemy sobie teraz z Moniką i z Maksem chińszczyznę. Takie pudełko z Marksa Spencera. A w środku było to. Będziemy grzać po prostu w mikrofali. Same pyszności. No mega. I do tego zjemy sobie jeszcze taki kubełek sałatkowy. I wish I could dream of you from my mind. And now you say, oh, I can't succeed.
Smacznego! Tak tu pachnie, ojej. Najadłam się i to bardzo, aż Maksi się spojrzał. No wiecie co, ja mam tak jakby dzisiaj wolne. Monika się cały czas zajmuje Maksem, cały czas się nim opiekuje, cały czas się nim bawi. Kończą jeść, zaraz Monika chce jeszcze z Maksem ciasteczka upiec. No ekstra i tak myślę, że chyba trochę popracuję, ale najpierw po dobrym obiedzie usiadłam sobie z kawką, a kawusie... Tym razem dostałam w prezencie od Małgosi. Małgosiu, dziękuję Ci serdecznie. Dziewczynki, rozpieszczacie mnie tymi kawusiami. Jest mi tak miło. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze jedną mam kawusię do wypicia, ale to już będzie prawdopodobnie w następnym vlogu. To jest moja druga kawa dzisiaj, a jest godzina 16:15. I wiecie co? Zacznę chyba się już od jutra pakować. Dzisiaj mam jeszcze mnóstwo prania do zrobienia. Naprawdę mam bardzo dużo prania do zrobienia. Nazbierało się trochę. I zacznę się pakować. Nie wiem, ostatnio jak lecieliśmy na wakacje, nie nagrywałam Wam co pakuję, bo nie wiem czy to interesujące czy nie. Ale no zobaczę. Zobaczę jak mi to będzie szło. Może Wam tylko tak ogólnie pokażę. Generalnie to pewnie będę zabierała te same rzeczy, co ostatnio miałam na Gran Canaria i na Majorce. Ma być ciepło. Wiecie co? Ostatnio Wojtek sprawdzał i na Teneryfie 25 stopni było, no po prostu bajka. Także pewnie zabiorę spodenki, koszulki, sukienki jakieś i tylko chyba leginsy i polar, wiecie, na wieczór, że będzie super. No i się zaczęło i nie robią ciasteczek, tylko robią muffinki. Taki miks Monika miała. Tak jest dzisiaj w środku. O, to jest taka czekolada. Tak, wiem. A, całe do miski. Pięknie, pięknie. Dziękuję. Maksiu pożyczył naszyjnik od Moniki. Monika taki piękny dostała od swojego chłopaka. I on teraz powiedział, że on będzie muffinki robił w tym naszyjniku, tak? Musi go trzymać, aż ja pójdę do domu. Mi się tak podoba. I zapomnisz. Monika masło roztopiła. Tutaj Maksiu wcześniej już jajo dodał. Jeszcze masełko i zaraz mikserem będziecie miksować, tak? No teraz wlej masełko. Nie wiem, czy chcesz łyżeczką, czy tak wlać? Chyba przechylisz? Nie, przechyl miskę Maksiu, bo to byś... Przechyl miskę po prostu, daj mama, weźmie łyżkę. O Boże. Nie całe? Całe, no, całe, całe. Już? Chcę nagrywać, już mama nagrywa. Tak. Miksuj. Jaka radość. Tak fajnie z Monią, nie? No, trzymaj, trzymaj miskę. Ona się kręci. O Boże. No. Brawo, Maksio. Stop, stop, stop. Monia, ja cię jeszcze trochę. No, ale to masz jeszcze cztery, wiesz? Co mówisz? No jeszcze w tym naszym. No.
fajnie, nie, Maksiu? To Amonia to jest kochana, co? Tak. Tak. Ale ty pracujesz? Ta-da! Bo to zawsze takim ciepłym buchnie. Ojej, bo Maksiu tam płatki malinowe na górę wsypał, nie? Mm. O, jak pachnie! Ja cię nie mogę! Jakie muffinki! Mniam, mniam, mniam! To Maksiu takie pyszności zrobił? Ja cię nie mogę, jaki ty zdolny! Chcesz tu zobaczyć, jak one wyglądają? Aha. To nie Chodź. Dotykaj! Rzadkie było. I lukier teraz Monika z Maxem... No, przepraszam, Max robi lukier! Teraz będą dekorować. Wydarzyło się coś strasznego. To jest Maxa ulubiona bluza z dinozaurem, co się cekiny przekłada na dwie strony. Miał ją założoną w przedszkolu i zobaczcie, malowali farbami i jest tak załatwiona. Ona była już prana i nic nie zeszło. Nasmarowałam mocno waniszem. No i zobaczymy. Jeszcze raz będę prała. Trzymajcie kciuki. Chociaż już wątpię, naprawdę. Sama. I trwa dekorowanie. Ale nie mogę! Ale to tutaj, na talerzyk mi, dobra? No naprawdę piękna. Przepiękną babeczkę, Maksiu, masz. Najpiękniejsza. Pokażesz mi do kamery. No, jeszcze trochę potrzebujesz tego. Jeszcze. No tu nagram. Piękna. A ja potrzebuję, no dziękuję. Ale on je, ty potrzebujesz, ale on je. Będziesz teraz jadł twoją babeczkę, Maksiu? No tak. No tak, no. Tak. Ale zaraz. No, zaraz. Mogę jeść drugą babeczkę. To weź jeszcze jedną. To. Dobra. No i babeczki gotowe. Maksiu się zajada. Tu była jeszcze jedna, którą właśnie Maksiu zjadł. To Monika ją dekorowała. No i takie jeszcze mamy. Przepięknie wyszły. Przepiękne. To z jakim serduszkiem. Tu się nie myśli, tu z tym i to. Tak. No. I sobie dokładam. Jak zwykle żegnam się z Wami z łazienki. Właśnie nalałam Maxowi wody do kąpania, będzie się mył, a potem Monika go kładzie, opowie mu bajkę, poczyta i będzie sama zbierała się do domu. Dzisiaj na noc nie zostanie, ale chcę jak najwięcej czasu z Maxem spędzić. Jejka, telefon mi się wysuwa, bo mam wilgotne ręce. Widzicie, jak miałam tą zawieszkę na telefonie, to jakoś tak bezpiecznie się czułam, bo zakładałam ją tutaj na nadgarstek i byłam pewna, że nawet jak mi się telefon zsunie, to się zatrzyma i kurczę, muszę chyba sobie nową zrobić. No, także będę Wam na dzisiaj bardzo dziękowała za oglądanie, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego wczorajszego i dzisiejszego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło i z całego serca dziękuję Wam za wszystkie komentarze, jesteście niesamowici. Dziękuję też za wszystkie serduszka w komentarzach, które kocham. Zawsze buzia mi się tak uśmiecha, jak widzę, jak powiadomienie, że ktoś coś napisał albo serduszko dodał. I co? Widzimy się w kolejnym vlogu już niedługo. Buziaki kochani, trzymajcie się, pa!